Agnieszka, uczyniłem jeszcze pomóc Ci. Na pewno jest nasz ciężki od Waszej propozycji na film dobra. Mamy coś? No rewelacja! Super! Bardzo się cieszymy z tego. Przeczytajmy. Cała lista. Bo to zbiorowo zrobili, wiesz? Postaram się doczytać, ale myślę, że będzie dobrze. Nawet gdy nie potrafimy dobrze pomóc, pomóżmy uśmiechem, bądźmy. To tak niewiele, a dzieło. Przepis na stworzenie świata lepszym. Uśmiech każdego dnia. Dzielmy się dobrocią ze wszystkimi tak długo, aż cały świat stanie się dobry, bez wojen i kłótni. Stwórzmy swoją własną lawinę dobrych uczynków. Nawet... po prostu takiego bałagan z zewnątrz, bo
jeśli będziemy polegać na sobie, na swoim uczuciu, na zafascynowaniu, ta chemia też się kończy, zafascynowanie się kończy. Jeśli nie ma tam takiej siły, która nie jest z nas, czyli miłości, takiej z jej źródła, czyli od Pana Boga, no to się prędzej się później to rozsypie, ludzie się rozchodzą po 20-30 latach nawet. I powiem wam, że zaryzykowałem. Agnieszka mieszkała i pracowała w Warszawie, ja na Górnym Śląsku, 350 km, prawie tyle samo, ile my mamy do was, więc się odwiedzaliśmy. I tak bez sztuczności, bez jakiegoś ciśnienia, postanowiliśmy się pomodlić, tam pójść do kościoła, nie spać ze sobą, chociaż było bardzo trudno, w narzeczeństwie 2 lata narzeczeństwa przed ślubem udało się. I powiem wam, że największe zwycięstwo moje nad sobą, to, że się po prostu udało. Powiedział sobie nie i sprawdza siebie, czy dam radę. Bo największe twardziele czasem miękną, kiedy trzeba pokazać swoją męskość, w sensie wytrzyma. W sensie pokażę, że kocham Agnieszkę, a nie, że nie chodzi mi o seks, o łóżko i za chwilę będzie następna i tak będziemy szukać całe życie. Ja już to miałem za sobą. I możecie, tak jak narkomanowi, który przestał brać, możecie mi wierzyć, że naprawdę nie tędy droga. Jeśli będziemy się pakować w coraz to nowe relacje, to będzie coraz gorzej. Będziemy wychodzić coraz bardziej poranieni z tego wszystkiego. I można szukać do 30, do 40, a potem jeszcze nikt nie będzie chciał. I zostaniesz sam, zostaniesz sama i będziesz jeszcze płacić za to. Tak to się niestety kończy. I powiedziałem sobie, Panie Boże, na 100% zaryzykuję. I po tych latach, 5 latach małżeństwa i 7 latach, kiedy się znamy, muszę powiedzieć, że było naprawdę warto. Ja wcześniej o tym nie wiedziałem. Wcześniej gdzieś tam 70%, 30%, czasami wcale. Czasami tak na próbę, czasami no wstydzę się trochę tego, szczerze. Nie chcę o tym mówić, po prostu wstyd mi, ponieważ to musiało się rozpaść. Teraz widzę, że to musiało się rozpaść i no tyle. Co mogę wam powiedzieć? Jeśli nie chcesz tracić czasu, to zaufaj temu, który chce dla ciebie naprawdę dobrze. Zaufaj Kościołowi, który nie chce w ciebie zbawać szczęścia, ale chce naprawdę, żebyś była szczęśliwa, żebyś był szczęśliwy z osobą, która cię kocha. A to trzeba wypróbować. Jeśli uważasz, że chcesz żyć z kimś, to spróbuj mu czegoś odmówić i wtedy wyjdzie prawda. Ta prawda boli czasem, trzeba zrezygnować z pewnych znajomości, relacji, ale to jest prawda, która wyzwala, która nie stworzy z siebie przedmiotu, rzeczy do używania, do, powiem mocno, masturbowania się nawzajem, bo to nie jest miłość, to jest sprawianie sobie przyjemności sobie przy użyciu drugiej osoby. Także i u małżeństwa, typu ja ci dam pieniądze, będę cię utrzymywał, ty pójdziesz ze mną do łóżka, będziemy budować dom, będziemy wychowywać dzieci, a po 20 latach nie będziemy mieli o czym mówić i znajdę sobie kogoś nowego. Tak to jest. Wierzcie mi, tyle wam mogę powiedzieć. Wasz wybór, ja wybrałem źle, teraz wybrałem dobrze i wiem, jak to jest. Miałem możliwość przeżycia kilkudziesięciu lat w relacjach naprawdę kiepskich. Życzę wam, żeby wasze były lepsze od moich. Moi drodzy, jeszcze brawo. Moi drodzy, jeszcze takie małe słowo ode mnie, szczególnie skierowane dla dziewcząt. Tutaj was jest dosyć sporo. Drogie dziewczyny, drogie panie, życzę wam takiego faceta, takiego mężczyzny, takiego może obrońcy, który obroni was przed wami samymi. Obroni was przed grzechem i nie będzie żądał od was pseudodowodu miłości w postaci jeżeli mnie kochasz, to się ze mną prześpi. Tylko życzę wam właśnie takiego faceta, który stanie na straży waszej czystości. Jeżeli takiego znajdziecie, nie puszczajcie go, to jest ten najprawdopodobniej. Teraz posłuchajcie właśnie tej szczególnej piosenki Zakochałam się na 100%. Wykonamy ją po raz pierwszy na naszym weselu jako taki mały prezent dla Sebastiana.
Dopóki nie miałem dziecka, to też tak trudno było, to trudny był
ojciec chce, żeby dziecko było, nie wiem, dobrze wychowane, grzeczne i tak dalej, no to też pewne granice trzeba ustalić, pewne zasady, żeby dziecko się czuło bezpiecznie. Jak dziecko ma wyznaczone granice, to się czuje wtedy bezpiecznie. Dlatego Pan Bóg też chce, żebyś się czuł bezpiecznie, czuła się bezpiecznie, żebyś nie była podatna na wpływ zła. Bo tak jak mówiłem wczoraj, jesteśmy zgodni bardziej dozwani niż do dobra. I Pan Bóg daje te 10 zasad po to, żebyśmy byli szczęśliwi. Daje je z miłości, żeby cię chronić. Bo ten, kto kocha, to przede wszystkim chroni drugą osobę i daje jej możliwości wzrostu. Daje jej wszystko, żeby ten człowiek wzrastał. Nie żeby się cofał albo zatrzymał. Jak ktoś kocha, to zależy mu na dobru drugiego człowieka. Pan Bóg jako Stwórca też dał nam 10 przykazań, jako instrukcję obsługi. Mamy taki fajny żartobliwość, żeby się teledysk. Tak samo jak jest teledysk to na 100%, który wykręciliśmy sobie sami bez operatora. Warto to zobaczyć, bo to jest chyba jedyny teledysk, w którym nie brała udziału żadna ekipa. Na 100% jest na naszym kanale na YouTubie. Tam jest fragment naszej mszy ślubnej. Ale też mamy taki żartobliwy teledysk z instrukcji obsługi, którą za chwilę zagramy. To jest piosenka o tym, że Pan Bóg jest zazdrosny o ciebie, żeby zrobić wszystko, żebyś się znalazł z nim w niebie i żebyś był szczęśliwy. I po to jest ta właśnie instrukcja w postaci dekalogu. Posłuchajcie. We'll be right back.
Teraz piosenka pod zagadkowym tytułem Jutro 16. Taka bardzo pasująca do świąt, które będziemy za niego obchodzić. Największe święta dla nas chrześcijan, śmierć święta, wielkanocne święta Zmartwychwstania Pańskiego. Jutro 16 to oczywiście Ewangelia Świętego Jana, 3 rozdział 16 werset. W troszkę innych słowach Gosia na końcu zacytuje. Tak samo my sobie odmawiamy czegoś, żeby wypróbować, na ile sobie mogę pozwolić, jaką
silną wolę, ale też zrobić coś dobrego. I nie chodzi o to, żeby się dzielić tam jakąś kasą, bo też można, zawsze ktoś będzie miał mniej, ale wiecie co można dać, ja sobie tak wymyśliłem przed rekolekcjami. Tak, jeśli ktoś naprawdę nie ma kasy, nie może nic dać, to może dać zawsze swój czas. I tak z ręką na sercu, kiedy odwiedziłaś swojego dziadka, babcię, ciocię albo sąsiadkę, do której nikt nie przychodzi, tak bez patrzenia na zegarek albo bez otwierania tutaj kieszonki, żeby babcia niebieski banknocik albo zielony wsunęła, albo już muszę iść, nie? Bezinteresownie po prostu zrezygnować z czegoś może przyjemnego, a poświęcić ten czas komuś. To jest bardzo ważne. Człowieka to uszlachetnia niesamowicie, daje satysfakcję, ale to nie tylko. Pan Jezus się utożsamia z tymi najmniejszymi. I kiedyś nie będzie ważne, czy sądzie ostateczne, ile miałeś nazwisk przed liter przed nazwiskiem, czy dokonałeś czegoś ważnego, czy byłeś na okładce gazety, czy byłeś w telewizji. Co zgromadziłeś, to jest nieważne. Ważne jest, jaki byłeś dla tych najmniejszych. Byłem spragniony, dałeś mi pić, byłem głodny, dałeś mi jeść, byłem chory, odwiedziłeś mnie, byłem w więzieniu i tak dalej, w jakiejś tam potrzebie. I my powiemy, ale kiedy? Kiedy? Pan Jezus powie, wszystko, co uczyniliście temu najmniejszemu, to mnie uczyniliście. Warto o tym pamiętać, bo to jest chyba najważniejsza rzecz w życiu. I to już na ziemi nam daje niesamowitą frajdę i satysfakcję, jeśli potrafię poświęcić komuś coś od siebie, oczywiście tracąc to równocześnie, nie? Jak ktoś, nie wiem, zarabia 10 tysięcy i wrzuci złotówkę, to co to za ofiara? Jak wrzuci 100 złotych, też go to nie szarpie. Ale nasz czas to jest ofiara. Nareszcie. Zjeżdżasz na dół i po prostu kasy już nie wracają.
tak sobie pomyślałem, że warto by właśnie napisać taką piosenkę, którą za chwilę zagramy pod tytułem Żydwajny Bungee, o tym, żeby dobre decyzje w życiu podejmować od razu. Dzisiaj na przykład o godzinie 12 będzie możliwość oddania tego, co nas gniecie, co nas boli, co nas sprawia ból, cierpienie. I można to odkładać, ale warto to zrobić dzisiaj. Albo niech ktoś tam inny idzie, ja tam nie pójdę, bo po coś nie weźmie użyć kleryka, nie? Bo do kościółka pójdziesz. Spróbujcie to zrobić dzisiaj, tak na przekór nawet sobie. Ja wiele rzeczy robię w życiu na przekór sobie i dzisiaj tego nie żałuję, wręcz się z tego cieszę. Posłuchajcie, 3, 2, 1, bardziej.